Piotr Herman Szpiegul.pl Cześć i znowu, że jak widzę udało mi się ustawić półki tak dobrze i tak wspaniale krzywo, że wyglądają rewelacyjnie i dają nam jakąś perspektywę. I muszę Ci powiedzieć, że u mnie jest już jesień. Wczorajszy spacer to pokazał dobitnie. Mogło się wydawać, że o pięknie letnie, a letnio? A tu się jednak okazuje, że nie. Liście czerwienieją, brązowieją, nabierają kolorów. Robi się po prostu przepięknie, ale jesiennie. Przepięknie, bo kolorowo, ale to potrwa niedługo, to wszystko spadnie i znowuż będą stały suche konary drzew do najbliższej wiosny. No dobra, ja już pokończyłem te najważniejsze projekty, które zabierały mi strasznie dużo czasu. Jak już opowiadałem, to chyba wczoraj nie. Te 12 godzin ciężkiej pracy dziennie, tak było. No, to się nie zmienia, tylko że mogę się już skupić również na tym, że się możemy w końcu spotykać. Dobra, to mamy to za sobą. I teraz, <laughs> przepraszam. I teraz y, mogę powiedzieć coś cudownego, a mianowicie to, że już dawno nie miałem czasu, a w ten weekend pozwoliłem sobie oglądnąć kilka odcinków serialu polskiego Młody Piłsudski. A to wszystko dlatego, że. No, oss -y poruszały jednak tematykę z tamtych lat. Jeżeli słuchasz OSS-ów, to doskonale wiesz o tym, co się działo w tych naszych klimatach, a one teoretycznie poruszane są właśnie w serialu Młody Piłsudski. I dla mnie to już nie było wesołe, to było. No, powiem tak. Ja przygotowuję OSS-y, ty je słuchasz i wiesz zapewne ale jak zmarnowano świetny temat. To mogło być rewel, to mógł być rewelacyjny serial, no, sensacyjny wręcz, no, a zrobiono jak zrobiono, mimo dużego budżetu. Ja nie czepiam się gry aktorskiej, bo jest naprawdę fajna, dobra, ale, ale, dekoracje również. Natomiast sama tematyka, no, no pojechali po łebkach, no, wiele spraw pominięto, tak. Ja sobie zdaję sprawę, o, znowu już zrobiłem cmok. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie jest serial historyczny. To jest tak naprawdę fikcja w temacie walki o niepodległość. No ale mimo wszystko wiele spraw mnie rozczarowuje. No choćby w jednym odcinku pada zdanie, gdy przy jakimś tam spotkaniu, nie wiem, obiedzie, czy może spotkaniu partyjnym, ja już tego dokładnie nie pamiętam, ale e, serialowy Piłsudski, no bodajże on pyta się, no a co tam w Warszawie? I pada odpowiedź, Żydzi i sutenerzy się pobili, kropka. I serial sobie dalej leci. Ludzie, no przecież ręce mi opadły, ręce mi opadły. Jak można było ten temat tak potraktować? A o co chodzi? W maju 1905 roku na ulicach Warszawy miały, miało miejsce po prostu piekło Dantego. Grupy robotników, głównie żydowskich, wpadały do domów publicznych i demolowały je. A domy publiczne też były żydowskie. Ale to już tak. Dobra, o co chodziło? Sutenerów brutalnie bito. Podobnie jak i prostytutki. A może przede wszystkim je. I teraz tak, kilkanaście osób przecież zabito. Eee, ileś osób nie przeżyło tego pobicia, bo było okropne. No to był po prostu pogrom. Tyle, że pogrom Alfonsów. Tak to przynajmniej nazwano w historii, tak? A chyba niewłaściwie, bo po raz kolejny zapomniano, że większość ofiar to jednak były kobiety. To był pogrom Kobiet. Wrócę jednak do sutenerów. Otóż jednym z takich wstydliwych sekretów historycznych jest to, że kontrolą usług seksualnych, czyli po prostu handlem żywym towarem w Warszawie, trudnili się wówczas polscy Żydzi. Jeśli chodzi o handel żywym towarem, to chodzi zarówno o tych Alfonsów sutenerów, jak i o burdel mamy. A prostytutki, to w większości, bo z tego co wiemy yy, z wykazów yy, no, policyjnych chociażby, 75% to były polki. I tego proszę nie przekładać na żadne ideologie. To były takie czasy i kropka, może tak. Tu nie chodzi o żadną walkę o jakiekolwiek idee. Tak po prostu było. I wiadomo również, że cały ten proceder świetnie się kręcił dzięki łapownictwu. Mm, Rosyjską policję korumpowano na potęgę, po prostu. A dla porwanych, dla zniewolonych kobiet, młodych kobiet, nie było już żadnego ratunku. One były sprzedawane z ręki do ręki. Bezkarność tych mafii sutenerskich budziła oburzenie i budziła gniew wśród warszawskich Żydów. Szczególnie w środowiskach robotników. I to oni właśnie dali upust swojej frustracji. I gdy wybuchła rewolucja 1905 roku, ich agresja skierowała się nie tylko w stronę strajków, protestów, ale przeciwko warszawskim domom publicznym. I tutaj taka ciekawostka. Zarówno owe burdele, jak i ulubione lokale sutenerów, knajpki, niszczono po kolei, niszczono systematycznie i w zorganizowany sposób. No, nie ma się co dziwić, w tym również brała udział PPS, bojówkarze PPS-u. I teraz ogółem w czasie zamieszek zniszczono ojej, chyba około 150 takich domów schadzek. Wiele osób, powiedziałem, odniosło ciężkie rany, kilkanaście osób zmarło, a straty materialne oszacowano wówczas na 200 tysięcy rubli. To były kosmiczne pieniądze. I ten przemilczany epizod, on na szczęście został przywrócony do życia, przywrócony do historii, przywrócony do pamięci. Patrz, jaki samochód fajny zajechał. Przywrócony do pamięci przez. Wacława Cholewińskiego w książce pod tytułem Pogrom 1905, a tak naprawdę jest to tom pierwszy całej trylogii, która jest Pogrom 1905. To jest właśnie o, o, o pogromie Alfonsów, jak to się mówi w historii. Pogrom 1906 i pogrom 1907. To trylogia jest rewelacyjna, serdecznie polecam. Ja się bardzo cieszę, że Wacław Holewiński przywrócił historii to. A w filmie, no mówię, pada takie jedno krótkie zdanie, a powtarzam, tam byli również robotnicy PPS-u, tam byli również bojowcy. To, był, to była część, część tej rewolucji 1905, 1907 roku jednak, no? no i, i, taki temat, no przecież temat jest pełnokrwisty. On został w filmie najzwyczajniej w świecie zmarnowany całkowicie i takich niestety rzeczy jest więcej. Szkoda takiego dobrego materiału, no ale jeżeli z realnych postaci robi się świętych i apostołów z martwych w stałej Polski, no to już tak jest. A prawda jest dużo, dużo, dużo bardziej ciekawsza niż to, jak będziemy sobie hagiograficznie odmalowywać poszczególne postaci. Ja jednak mówię temu nie. Weto. Nie. I w ten sposób przechodzę do głównego tematu z zakresu SID, czyli Self Intelligence Development, co ja tłumaczę jako rozwój indywidualnego potencjału wywiadowczego każdego człowieka, lub też rozwój, samorozwój inteligencji własnej. Konkretnie zaś dzisiaj będzie o postępowaniu z odmową z owym słowem nie. Hmm, mówiąc krótko. Słowo nie jest tylko słowem. Jest taką pozycją otwierającą negocjację i wyznaczającą nasze dalsze działania. Jest takim pewnym kamieniem milowym w komunikacji przynajmniej dwóch osób. I to jest ten kamień, który należy po prostu przełamać w różny, w różny sposób. I podobnie. Dużo łatwiej jest unikać samego słowa nie niż odwrócić raz udzieloną odmowę. I to jest jeden z powodów, dla których ty musisz obserwować otoczenie. Wówczas wykryjesz nadchodzącą z, dali od, z oddali odmowę. Tylko nie żyw jakiegoś, nie wiem, nieracjonalnego zupełnie lęku przed odmową. Lęk zresztą zawsze jest nieracjonalny. To strach jest racjonalny. Lęk jest, to jest strach przed czymś, co jest kompletnie nieracjonalne i nie potrafisz powiedzieć, czymś takim jest lęk właśnie przed od, odmową. Należy być najzwyczajniej w świecie przygotowanym i na przykład momentalnie zmienić temat, aby nie nie było potrzebne. A jeśli już padnie, to pamiętaj, to jest część życia. Jeżeli mm, nigdy nie postawisz się w sytuacji, w której ty możesz usłyszeć słowo nie, to znaczy, że po prostu za mało ryzykujesz. Musisz być gotowy na odmowę, gotowa na odmowę i musisz pokonać ten lęk, lęk przed odrzuceniem i porażką. Lęk nie strach. To jest lęk. To jest zupełnie powtórzę, irracjonalne. Widzisz, jest tak, że im częściej słyszysz nie, tym szybciej się na nie uodparniasz. Oczywiście, nie ma co walić czołem w mur postawiony przez takie stanowcze, nie stanowczą odmowę. No no, to jest bez sensu. Nie stawisz temu czoła frontalnie. Trzeba będzie tę odmowę po prostu obejść. Mm. To jest tak, że w życiu jedne drzwi się zamykają, a inne drzwi najzwyczajniej w świecie się otwierają. I tyle trzeba będzie nowe drzwi otworzyć. Jeśli zaś, może inaczej, im szybciej zaś um, odmowę zaakceptujesz, okej, okay, jest i koniec, to tym lepiej. Bo dzięki temu nic nie będzie w stanie w przyszłości cię powstrzymać przed podejmowaniem kolejnych wyzwań i wychodzeniem z twojej strefy komfortu. To na tym właśnie polega. Strefa komfortu nas trzyma i te wszystkie nasze durnowate lęki nieracjonalne tam siedzą i stamtąd się biorą. Popatrz na dzieci. Dla nich nie jest jedynie pozycją negocjacyjną, którą potrafią obchodzić przepięknie. Tata, nie mów nie, nie mów, że się nie zgadzasz, dopóki mnie nie wysłuchasz, bo, bo i wtedy się słuchają. Dla nich to nie jest żaden powód tego, aby przestać prość. I chyba z dzieci trzeba brać przykład. Eee, przepiękny problem jest bowiem w tym. O, przepiękny problem. <laughs> przepiękny problem jest bowiem w tym, że istnieje bardzo wiele powodów odmowy, bardzo wiele powodów tego, że pada słowo nie. One nierzadko nie mają nic wspólnego z tobą, ani z tym, z czym przychodzisz i, i na co otrzymujesz owo słowo nie. To nie jest tak, że tobie się odmawia. I dlatego nigdy, ale to nigdy nie panikuj. Pierwsze, nad czym musisz się zastanowić, to to, czy osoba odmawiająca ci może daną decyzję podjąć. To znaczy tą decyzję, na której ci zależy. Czy posiada do tego kompetencje, uprawnienia. Czy delegowano jej to. Czy ona, czy ta osoba może zmienić te, nie wiem, polityki, czy może zmienić praktyki. Jeśli nie, to po co się z tą osobą spierać? I podobnie. Jeśli jakiejś odmowy nie można już odwołać, to nie ma co na to tracić czasu, nie ma co na to tracić wysiłków. To kosztuje, to kosztuje bardzo dużo. Trzeba po prostu obejść. To trzeba obejść. Trzeba dać inne rozwiązanie. No nie wiem, no. Trzeba pamiętać, że my potrzebujemy przyjaciół, nie wrogów. Szanujmy hierarchię osoby, która udzieliła nam odpowiedzi odmownej. Szanujmy. Niech ta osoba wie, że my szanujemy tą osobę. Dla swoich, dla swoich wyłącznie celów. I nie należy mieć żadnego osobistego stosunku do przedmiotu, na który otrzymało się odmowę. Do tego danego problemu. Jeśli do problemu nie mamy żadnego takiego osobistego, że to jest moje, tylko że realizujemy konkretny cel, to jest bardzo ważne. To wtedy mamy kontrolę nad tym problemem, nad tym czymś, i teraz może przejdźmy troszeczkę do takiej, no nie do teorii negocjacji, nie do praktyki negocjacji, tylko do jednej uwagi, może dotyczącej negocjacji. Ponieważ nie zawsze i obchodzenie może się wiązać, i zwykle się wiąże z różnego typu negocjacjami. Nie da się skutecznie negocjować, jeśli ty zajmujesz pozycję słabszą. Dlatego musisz dokładnie wiedzieć, co druga strona ma do stracenia, nie tyle co do zyskania. Co ma do stracenia, a zysk to jest tylko plus. Pamiętaj, liczy się cel, osiągnięcie celu, nie droga do tego celu. Dlatego musisz stworzyć takie środowisko negocjacyjne, w którym droga, druga strona będzie czuła się, będzie uważała, że ma szansę wygrać, bo przecież po to w końcu każdy przystępuje do negocjacji. Nie po to, żeby się spotkać i pogadać, tylko po to, żeby wygrać. Żeby uzyskać to, co się chce. Jeśli taka osoba będzie, Nieważna osoba grupy będzie co do tego przekonana, bo ty stworzysz, to znaczy, że ty tą sytuację kontrolujesz, no i później mięciutko przejmujesz kontrolę, tak? A jak trzeba, to na ostro. Dlaczego? Bo liczy się cel. Zobacz. Ja nie mówię ci o tym, żebyś budował, czy budowała pewność siebie. Bo to jest trochę bzdurne. Jest tak dlatego, iż pewność siebie jest efektem ubocznych zupełnie innych działań. No na tym to po prostu polega. Ty robisz swoje, bo liczy się cel. Liczy się realizacja celu. I może już tak na koniec powiem Ci, że jeśli o cokolwiek w życiu zawalczyłeś, czy zawalczyłaś, to musisz mieć wrogów. Nie ma innej opcji. Coś takiego powiedział człowiek nienawidzący odmowy. W, jak żył, nienawidził odmowy, a który na negacji i na wiecznym słyszeniu nie i odrzucaniu zbudował siebie swoją postać. Był to gangster na gangsterskie czasy Winston Churchill. <gankster> Mam nadzieję, że rozumiesz to, co ci chciałem dzisiaj powiedzieć. A jak nie, to nie. Przesłuchaj jeszcze raz tego odcinka i na pewno zaskoczysz. Ja z kolei wracam do pracy. Życzę ci bardzo. Ale to bardzo miłego dnia i całej ogromnej masy takiej pozytywnej energii na dziś. I to byłoby wszystko, Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!